Witam w następnym podcaście pingpongowym. Jest dzisiaj z nami Piotr Szafranek, trener koordynator OSSM, trener gdańskiej drużyny AZS AWF jest Gdańsk. Tematem rozmowy dzisiaj będzie tenis stołowy kiedyś, a dzisiaj. Tenis stołowy na przestrzeni lat ulega zmianom. Co ma na to największy wpływ? W ostatnim czasie bardzo dużo nastąpiło zmian w sprzęcie do gry do tenisa stołowego. Uległy zmianie okładziny. Jest zwiększona piłeczka. ITTF znaczy się przyczynił do tego, żeby ten sprzęt ulegał zmianom. Czyli tak naprawdę producenci chcieli więcej na tym zyskać? Myślę, że tak, że każda zmiana to są na pewno jakieś też nakłady finansowe. Piłeczki nie są już celuloidowe, tylko są z innego materiału, z takiego plastiku podobnego, przez co jest dużo mniej rotacji. Dzięki temu też uległa zmianie technika gry przy stole. Generalnie ten stołowy zmienił się bardzo znacząco na przestrzeni ostatnich lat. To ile się trenowało kiedyś, a dzisiaj? No, za moich czasów trenowało się 5-6 godzin. Dzisiaj myślę, że podobnie, tylko że teraz te treningi muszą być trochę bardziej urozmaicone. Większy nacisk musi być postawiony na trening fizyczny. Dzięki temu, że piłki są większe, cięższe, jest mniej rotacji, gra jest bardziej silna, do tego potrzebna jest większa wydolność. I dzięki temu myślę, że większy akcent powinno się stawiać na rozwój zawodnika od strony fizycznej. Czyli trener fizyczny, dietetyk, psycholog w tych czasach to jest konieczność? Myślę, że tak, że teraz ten sztab trenerski powinien być bardzo rozbudowany. My tutaj również u nas w ośrodku w OSSM-ie w Gdańsku mamy od jakiegoś czasu mamy psychologa, który zajmuje się strefą mentalną zawodników. Mamy trenera od przygotowania fizycznego. No i ja i jeszcze jest dwóch trenerów od przygotowania technicznego, którzy na co dzień pracują z zawodnikami na sali. Myślę, że w tym kierunku teraz idzie tenis stołowy, właśnie, że te sztaby są coraz większe. Cały czas tenis idzie, rozwija się, trzeba być na wszechstronnie rozwiniętym, dlatego takich trenerów potrzebujemy. Kiedyś było to mniej dostępne, mniej używane, na przykład psycholog w pracy z zawodnikami? Myślę, że tak, że kiedyś to ten temat psychologa był tematem tabu, przynajmniej u nas w tenisie stołowym. My co prawda od najmłodszych lat trenowaliśmy, mieliśmy takiego trenera i bardzo nam to pomagało, ale myślę, że teraz już w każdej dyscyplinie, czy to w piłce, czy w skokach narciarskich, czy tenisie stołowym, taki psycholog jest niezbędny. Są jakieś rzeczy, które prawdopodobnie nie ulegną zmianom? No na pewno trzeba wyjść do stołu i wygrać, czy to kiedyś, tak jak kiedyś grało się do 21 zdobytych punktów, teraz jest do 11, to nie ulegnie zmianie, każdy zawodnik musi wyjść do stołu, do pojedynku i zdobyć tą określoną ilość punktów, czyli w tej chwili 11 punktów, to na pewno się nie zmieni. No i na pewno trzeba walczyć o każdy punkt, tak jak to było kiedyś. Zawodnicy wychodzili, walczyli. A że technika się zmienia, sprzęt się zmienia, to jest nieuniknione i się będzie zmieniało, ale wygrywać trzeba zawsze. Zmiana sprzętowa wprowadzona przez ITTF miała zmienić tenis stołowy na bardziej przyjazny dla kibiców? Rzeczywiście tak się stało? Myślę, że tak, że zmiana piłek, zmiana okładzin spowodowało to, że ta gra jest bardziej czytelna dla publiczności, jest mniej rotacji, dzięki temu są dłuższe akcje, ale teraz ten tenis stołowy jest taki bardziej, mi osobiście się mniej podoba, kiedyś był bardziej finezyjny, a teraz to wszyscy grają tak samo, można powiedzieć, Azjaci wszyscy na to samo, na jedno kopyto, czyli agresywny sposób gry blisko stołu, mało jest takich spekularnych, długich wymian. Mi osobiście się to nie podoba. Jak zmiany sprzętowe odczuwali zawodnicy z najwyższej półki? Powodowało to u nich dyskomfort? Ci, co byli kiedyś w czołówce, mimo tych zmian zostali, aczkolwiek pojedynczy zawodnicy, którzy na przykład bazowali tylko na serwisie, na dużej rotacji i różnorodności serwisu, takim zawodnikiem był Francuz Legu, który po tych zmianach momentalnie wypadł z czołówki światowej. Ale Waldner, Samsonow,
który zresztą do dzisiaj jest w ścisłej czołówce światowej, czy Timo Boll umieli się przedstawić i tak samo ci zawodnicy z Chin czołowi, ci co byli dobrzy, co zostali tak samo bardzo dobrzy. Jakie nacje na świecie można wskazać jako prowadzące najwyższy poziom treningowy w tenisie stołowym? Jakie są tego przyczyny? Myślę, że cały czas najlepszą nacją, to jest oczywiste, są Chińczycy. Próbują im dorównać Japończycy, czyli inne kraje z Azji. Są tam bardzo duże środki finansowe. Można powiedzieć, że mają budżet nieograniczony. Mają wielkie sztaby, na przykład na zawody jedzie 16 zawodników plus tylu samo trenerów. No dzięki tym trochę zabijają ten sport w Europie tutaj. My jako kraje europejskie nie możemy się porównywać z nimi finansowo. Przez to na to tracimy. No ale to co, takie są czasy. Chińczycy zawsze byli dobrze i myślę, że przez to, że jest ich tak dużo, mają ten swój katorżniczy tryb życia, pracy, słabsza kość pęka, jak to oni mówią, i najlepsi zostają i przez to są najlepsi. Środki finansowe mają znaczenie, czy bardziej kultura danej narodowości? Bo może kultura, może właśnie Azjatów ma na to wpływ. Kultura i środki, myślę, że to w parze idzie, bo oni od najmłodszych lat, można powiedzieć, tenisowy to jest ich dyscyplina narodowa w Chinach. Od najmłodszych lat każdy Chińczyk się, można powiedzieć, rodzi z rakietką. No i tak jak mówiłem, katorżnicza praca plus duże środki finansowe i najlepsi zostają. Ci, co wytrzymają trening, zostają i są później właśnie mistrzami świata, czy olimpijskimi. Azjaci zawsze byli tacy dobrzy, czy były jakieś momenty, że inna narodowość ich prześcigała? No, dobrzy byli zawsze, ale był taki moment, lata 90. za czasów właśnie Grubby, Kucharskiego, czy tych legendarnych Szwedów, Waldnera, Persona, Pelgrena, że przez parę lat właśnie w Europie dominowali Szwedzi i plus Andrzej Grubba, Leszek Kucharski, którzy rywalizowali z nimi. I to był ten okres taki właśnie świetny dla Europy. Jednak właśnie Chińczycy po tym okresie wyciągnęli wnioski, przekwalifikowali trochę swój sposób gry, przestali używać jednostronnego uchwytu piórkowego, tylko rozwinęli właśnie obustronny atak plus atak uchwytem piórkowym obustronny. No i po krótkiej dominacji Europy znowu zaczęli dominować i dominują już od lat do tej pory. Czy jest szansa ich nadgonić, czy to jest jakaś taka duża, bardzo duża różnica? No mam nadzieję, że szansa jest, ale co jak pokazują wyniki w Europie, mistrzem Europy został Timo Boll, który już jest zawodnikiem wiekowym, około 40 lat ma. Czyli pokazuje tak naprawdę, że u nas w Europie tak naprawdę nie ma takich zawodników, którzy by w tej chwili mogli rywalizować z zawodnikami z tymi czołowymi z Chin, a Chińczycy cały czas przywożą co chwilę jakichś nowych zawodników, którzy są w ścisłej czołówce na tych zawodach World Touru. I myślę, że na dzień dzisiejszy, jeżeli jest taki system, że oni będą przyjeżdżali w takich ilościach, z takimi nakładami, jakie mają, będzie ciężko Europie się przebić, aczkolwiek mam nadzieję, że to w jakimś, może niedługim, mam nadzieję, czasie się zmieni. Czyli musielibyśmy wyszukać jakiś talent i dobrze ten talent poprowadzić, żeby tutaj móc w jakiś sposób konkurować, tak? No tak, talenty są. Mamy też u nas, można zobaczyć w Polsce, Kuba Dyjas został mistrzem Europy juniorów, był czołowym zawodnikiem świata, wyjeżdżając z Polski, pojechał do Niemiec, zdobył brązowy medal mistrzostw Europy, wydawało się, że ta kariera prawidłowo się rozwija, no ale jednak coś stoi na przeszkodzie, że nie można zrobić tego dodatkowego, decydującego kroku, który pozwoliłby Kubie zadomowić się w okolicach pierwszej dziesiątki, czy nawet dwudziestki na liście światowej. No myślę, że tak z wieloma zawodnikami jest, są mistrzami Europy, fajnie grają, później szybko zaczynają zarabiać pieniądze, wyjeżdżają na zachód. Wydaje się, że wszystko jest prawidłowo prowadzone, ale zawsze gdzieś czegoś braknie i później po latach okazuje się, że ten zawodnik jest w okolicach 50. czy 40. miejsca na świecie,
a do tej ścisłej czołówki nie może się dostać i od lat tymi zawodnikami najlepszymi w Europie, z Europy są Samsonow, który już ma ponad 40 lat, Bol, też wiekowy zawodnik, Owczarow. To pokazuje, że jednak daleko nam do Azjatów. Czyli tak naprawdę musielibyśmy wyciągnąć z tej jeszcze całkowicie niewdrożonej młodzieży kogoś, tak, żeby wyjść na ten poziom jeszcze wyższy, a system w Polsce na to pozwala? Myślę, że nie wiem, jaka jest przyczyna. Myślę, że każdy zawodnik chce zarabiać pieniądze, żyć dostatnio i gdy tylko nadarza się jakaś okazja czy jakiś fajny kontrakt zagraniczny, no to zawodnicy z tego korzystają i później ta kariera przez to, że na przykład wyjedzie za granicę, dajmy na to, to też może niekoniecznie taki klub niemiecki czy związek niemiecki ma interes w tym, żeby nasi zawodnicy zdobywali medale mistrzostw świata, tylko klub niemiecki ma interes taki, żeby zawodnicy punktowali w klubie w Bundeslidze dla tego klubu. I może to jest przyczyna, że ta kariera nie toczy się tak, jak powinna. A w Azji Chińczycy są skoszerowani na obozy miesięczne, mają jeden cel, mistrzostwo świata czy mistrzostwo olimpijskie. I pod to wszystko, cała ta otoczka jest robiona, cała liga, cały system, a u nas w Europie jest trochę inaczej. No dobrze, to tym podsumowaniem kończymy dzisiaj wywiad. Mam nadzieję, że takich wypowiedzi będzie więcej profesjonalnych. Jeszcze kiedyś wrócimy do tego tematu. Może pozdrowienia na koniec dla kogoś? Chciałbym pozdrowić wszystkich sympatyków tenisa stołowego, całe środowisko tenisa i mam nadzieję, że wspólnymi siłami jesteśmy w stanie doprowadzić naszych zawodników do Mistrzostwa Świata. Dziękuję, dołączam się do tych pozdrowień. Pozdrawiam.